Cześć, witam serdecznie. No i dzisiaj nastał ten dzień, kiedy regał został zapełniony. Ostatnia półka zostaje półką taką na kartony i takie inne rzeczy. Ewentualnie jak mnie wciągną modliszki, może będę tam stawiał sobie właśnie z nimi takie boksy. A więc tak, akwarium na wymiar chciałem zamówić już 3 września, ale mi w sklepie powiedzieli, że dopiero po 21, żeby się do nich odzywać. No trochę długo to czasu, więc zacząłem szukać używek. A że to są wymiary niestandardowe, bo ja tam chciałem wsadzić 40, maksymalnie 45 na... W sumie 46 nawet. Na 43 i wysokie chciałem koniecznie na 25, żeby mi się z tamtym komponowało. No i szukałem, aż znalazłem. Idealne. 45, 35, wysokie na 25. No po zmierzeniu jest 24,5, ale to już nieistotne. Tylko, że gościu sprzedawał to razem z korzeniem i z jakimś filtrem i chciał za to wszystko 180, co było dla mnie po prostu nie do przyjęcia, no bo niepotrzebny mi taki duży korzeń na całe akwarium. Na filtry też taki filtr, jak on sprzedawał, to był chyba jakiś ASAP czy coś takiego, też nie był mi potrzebny. Dogadałem się z nim, że za 7 dych puści te akwarium. No i kurde, wziąłem auto dzisiaj rano, pojechałem do pracy. Mówię, to jak da znać, że już, no to pojadę po te akwarium, no i wrócę z powrotem do roboty. Ja parkuję już przy pracy rano, patrzę, on wiadomość mi napisał, no że jednak nie bardzo, bo on za te akwarium, ten kolega jego dał podobno 150 i że poniżej 100 nie zejdzie. No to trochę niedopuszczalne dla mnie, bo tak jak akwarium, jak patrzyłem na wymiar, to 80 zł. I to z tej grubszej szyby, tak jak on ma tutaj, 6 mm, silikon przezroczysty i polerowane krawędzie i 80 zł, nie? 103 zł kosztowało z przednią szybą OptiWhite. A w Clariasie 50 na 30 na 25 wysokie, całe opti, jest promocja i było chyba za 106 zł. No więc wysłałem mu taką tą wiadomość. Jak on się do tego odniesie? No i koło 12 mi napisał, dobra, można wpadać i odbierać. Także jestem mega zadowolony. Właśnie wróciłem z pracy, ustawiłem sobie, elegancko pasuje. Dodatkowo przyszła mi paka z... Przyszła paka ze krewetki. O. Zaraz wam pokażę. Mamy pakę. Otworzymy sobie. Zamówiłem sobie podłoże. Fajnie się złożyło, bo dzisiaj podłoże wszystko przyszło. Dzisiaj będzie zalewany zbiornik. O. Wszystko jest jak należy. Dwa takie filtry. Takie filtry, moje ulubione. Zamówiłem sobie jeszcze Shrimp Pure Coral. Nie miałem, a mieć chcę sprawdzić.
No i Beni litr. No, także często się zaopatruję. Polecam jak najbardziej. Wczoraj zamawiałem, dzisiaj w południe już. Już było. Także co? To by było na dzisiaj tyle. A jutro może wstawię z zakładania. Tam dużo tego nie będzie. Mchów trochę wyjmę. Powiążę na tych korzeniach, co kupiłem na targach. I tyle, no. Głowice pójdą do tych NSF-200, do tych udżetów. Myślę, że jeden wstawię i będzie git na taki zbiornik. To tam on litrażowo wychodzi 30 chyba 9 litrów. Może mniej, nie wiem. Ale jeden myślę, że starczy śmiało. No. Także tyle. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.